wraz radą otwieram drugą część 16 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych, więc obrady naszej sesji są prawomocne. Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza, pana zastępcę, panią sekretarz, panią skarbnik, witam kierowników i dyrektorów jednostek. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców oglądających sesję. Szanowni Państwo, przedstawię porządek obrad drugiej części tej sesji, która się toczy. W punkcie pierwszym jest podjęcie uchwał, w punkcie drugim informacja burmistrza miasta o pracach nad inwestycjami. W punkcie trzecim zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie czwartym informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie piątym sprawy różne. W punkcie szóstym zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Czy do tego przedstawionego porządku obrad macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości? Jeśli nie ma, to głosujemy tylko ręcznie, nie elektronicznie. Kto jest za przyjęciem porządku drugiej części, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. I tak w pierwszym punkcie, pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2020 rok. Jest to nasza inicjatywa przewodniczących, więc wystąpiliśmy do pana burmistrza z wydaniem opinii. Pan burmistrz w piśmie nie wnosi uwag i opiniuje przedstawiony projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa radnych w chwili obecnej ma jakieś jeszcze pytania lub by chciał coś dodać do tego porządku? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i głosujemy elektronicznie. Poszło.
Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała 13 stanu została przyjęta. Drugi projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie do tej uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, w powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć wydatki w kwocie 14 080 zł. W związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię bym poprosił. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej przeanalizowała powyższy projekt, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo panu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś wątpliwości lub pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Tutaj również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Powyższy projekt został sporządzony na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i proponuje się zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1397,50 zł, zmniejszyć wydatki o kwotę 5144,11 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3746,61 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej również na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z wyżej wymienionym projektem, wysłuchała wyjaśnień i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Również proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, w powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 387 455 zł 46 groszy z tytułu płatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększyć dochody budżetu o kwotę 99 666 zł 64 grosze z tytułu podatku od czynności cywilnych prawnych kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym podatku VAT z lat ubiegłych dotacji na realizację projektu w ramach RPO dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 3536
złotych i 18 groszy z przeznaczeniem na realizację projektu usługi opiekuńczej i asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa. Zwiększa się przychody budżetu na 2019 rok o kwotę 291 325 zł z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 291 325 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radowskiego o opinię. Komisja również dzisiaj na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa, radnych jest, chce zabrać głos? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Tu również proszę panią skarbnik o przedstawienie tego projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć zakres wykonywania przedsięwzięć na zadaniu usługi opiekuńczej asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa o kwotę 3536 zł i 18 groszy. Limit wydatków po zmianach wynosi 349 897 zł i 43 grosze. W tym 2019 rok 270 271 zł i 18 groszy, 2020 rok 79 626 zł i 25 groszy. Ponadto wprowadza się zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady i zarządzeniami pana burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radowskiego o opinię. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tutaj o wprowadzenie bym poprosił panią Renatę Meder, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drogie burmistrzowie. Wcześniej podjęta uchwała o realizacji projektu Działamy Profesjonalnie nie spełniała wymogów uchwały o zaciąganiu zobowiązań. Wobec tego zachodzi konieczność jej uchylenia i podjęcia uchwały intencyjnej. Dziękuję bardzo pani kierownik. Poproszę pana Jana Radowskiego o opinię. Komisja również zajmowała się dzisiaj tym projektem uchwały. Zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani kierownik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego punktu dzisiejszego naszego posiedzenia. Jest to informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Miesiąc grudzień jest specyficznym miesiącem, w którym tak naprawdę analizujemy i dopasowujemy sobie możliwości, zamiary, czy reagujemy na to, co się dzieje głównie w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ te zadania ulegają przesunięciu, przyspieszeniu, czy też odłożeniu na rok następny. Wiąże się to z aneksami, z korekcją budżetu, żeby państwo o tym mieli to też na poprzednich sesjach w postaci uchwał, w postaci zmian do budżetu, także to było widoczne. Czyli generalnie porządkowanie i reagowanie na to, co się dzieje, żeby zamknąć rok budżetowy, ponieważ w takim cyklu pracujemy. Natomiast jedna ważna rzecz, którą państwu chciałem przekazać, to jest to, że do tej pory, jak państwo widzieli, przygotowywaliśmy się do zakupu udziałów w przedsiębiorstwie spółce, przedsiębiorstwie usług komunalnych i handlu. Natomiast do końca czekaliśmy na wyprowadzenie poprawnych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i to się nie stało. Więc spółka takowe wnioski złożyła, natomiast nie zostało to wpisane, więc nie podjąłem ryzyka kupienia nie do końca pewnej sytuacji, jeśli chodzi o zapisy Krajowego Rejestru Sądowego. Więc tutaj dajemy jeszcze spółce czas, zobaczymy, jak ta sprawa zostanie rozwiązana, jak te wpisy zostaną ujęte przez sąd i wtedy wrócimy do tematu. Także jakby w tym roku nie nastąpi sfinalizowanie tej transakcji. Żeby państwo wiedzieli, bo to jest świeża sprawa, dynamiczna i różne mogą być informacje z tym związane. To jest ta wersja, którą... Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za złożenie informacji. Teraz w następnym punkcie, chyba, czy jeszcze jakieś pytania może są do pana burmistrza do tej informacji złożonej? Jeśli nie ma, to w następnym punkcie jest zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Jeśli nie ma, to następny punkt, informacja o działaniach podejmowanych przeze mnie, czyli też krótko, organizowanie prac Rady, przygotowanie na te wszystkie sesje grudniowe materiałów, podpisywanie uchwał, które podejmujemy, odpowiadanie na korespondencję, jak i również udział w różnych uroczystościach, które z panem burmistrzem uczestniczyliśmy w miesiącu grudniu.
następnym punkcie sprawy różne. Co do podjętej uchwały, jest tu Regionalna Izba Obrachunkowa. Przesłała pismo nam do wiadomości, że 3 stycznia o godzinie 10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odbędzie rozpatrywało sprawę oceny zgodności z prawem uchwały nr 175 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 listopada w sprawie upoważnienia do wyciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków w budżecie miasta Lubaczowa na realizację projektu pod nazwą Działacze profesjonalnie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tu przed chwilą podjęliśmy uchwałę, która prostuje zastrzeżenia dotyczące tego wszczęcia postępowania. To jest jedno pismo w sprawach różnych. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawach różnych zabierze głos? Proszę bardzo, Pan Wojciech Mamczur. Panie Przewodniczący, tylko rado. Ja tylko dwa pytania, bo na tamtej sesji mówiłem na temat tego wyroku. Chciałbym wiedzieć, czy coś w tej sprawie nie zostało podjęte, stawię wycięcia tego typu właśnie. No i drugie pytanie, Panie Burmistrzu. Chciałem się zapytać, bo tam na tym usiedle Jana Pawła II robił, to prawda, to wszystko. Słuchaj, tak mi doszedł, tam jakieś ścieżki rowerowe będą. Na której ulicy? Tylko nie na chyba na Kuzyńskiego, tam już jest wszystko zrobione. Myślałem, że nasi na pewno nie byli ścieżki rowerowe, bo Kuzyńskiego jest zrobione. Ja tylko jeszcze ich ostatni asfalt. To może być taka sytuacja, że będzie wydzielona ścieżka w asfalcie poprzez chyba, że w asfalcie, a ścieżkę zachowanie go ziom punktującym wniosku, więc raczej wszędzie. A co, Korzeniowskiego było starym projektem. Tak, tak, tak. Nie będzie. Nie będzie ścieżki. Nie. A kto wprowadził te właśnie ścieżki rowerowe? Fundusz Dróg Samorządowych punktuje. Rozumiem. Czyli wnioski, ścieżki ujęte w projektach. Ale dostanie się my. No bo to musi być ścieżek. Rozumiem, to są te punkty. Ale między innymi. Między innymi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Marek Gołecki się zgłasza. Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ale też w kwestii dróg, tak prawda, żeby zagrzeszenie tego, będąc na dzisiaj uczestnicząc w sesji powiatu, była dyskusja związana z drogami wojewódzkimi na terenie naszego powiatu i tam była taka prośba radnych, no, przewodniczących, żeby poruszył siebie w swoich miejscowościach, gminach ten problem, bo jedna z radnych, pani Droga Rachwali, złożyła taki wniosek w sprawie wystosowania takiej uchwały intencyjnej do marszałka województwa podkarpackiego w sprawie podjęcia jakichś tam działań w stosunku do przebudowy tych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie naszego powiatu. I później w dalszej dyskusji, ja to tylko tak chciałbym zasygnalizować, że taka sytuacja była. W dalszej dyskusji pan zabrał głos, pan wiceprzewodniczący, pan Adam Swartek-Czarnecki i ten apel i ten wniosek jakby poszerzył do tego, żeby taką uchwałę intencyjną zawarły wszystkie gminy na terenie naszego powiatu, żeby to była taka moc, prawda, że nie tylko powiat, ale również i gminy u siebie, żeby się na treści takiej uchwały i przewodniczyć następnej sesji, czyli tutaj prawdopodobnie przy sesji styczniowej rozważyć taką możliwość podjęcia tej uchwały, dołączyć do grona wszystkich i tam z ramienia powiatu miałby się tym dalej zająć radny wojewódzki, czyli pan Andrzej Nepelski, żeby po prostu wesprzeć nas i swoimi działaniami przynajmniej próbować, że tak powiem, przyspieszyć tą decyzję odnośnie przebudowy tych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie naszego powiatu. No, było to motywowane różnymi wypadkami, zdarzeniami. No, na pewno wszyscy wiemy, bo nie tylko tutaj może nie ma takiej aż bardzo potrzeby. Każdy z nas w jakiś tam sposób apeluje, władze miasta również przy każdym tylko możliwym spotkaniu te prośby kierują do województwa podkarpackiego w sprawie
dojazdu do naszej miejscowości, do miasta Lubaczowa. No, myślę, że taka uchwała nikogo by się nie obraziła, ani w żaden sposób nie obraziła, może by jakąś taką naszą faktycznie solidarność z wszystkimi samorządami tutaj w jakiś sposób wystosować. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Markowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawach różnych chce zabrać głos? Jeśli nie ma, to Wysoką Rado, na tym zamykam 16. sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie w 8. kadencji.